Przy okazji można produkować materiały do broni jądrowej. No przede wszystkim za te działania dotyczą państw agresywnych, to co najbardziej agresywne w ostatnich dziesięcioleciach państwo Stany Zjednoczone, takie jak to i pan. Ale Gates założył firmę Tetra Power, w której opracował tak zwany reaktor zwędrującą fal. To jest, wkłada się bardzo długie pręty, inicjuje się reakcję na końcu prętu i przy zamkniętym reaktorze kilkadziesiąt lat, 50-70 lat, można bez otwarcia reaktora produkować energię. Taki reaktor w tym roku ma być pierwszy na 100 MW uruchomiony, więc tu otwiera się ogromna perspektywa, dlatego że wtedy tutaj źródła uranowe pozwoliły uran, zasoby uranu pozwoliły produkować energię elektryczną na około kilkaset lat. Tutaj zamierzałem omawiać wpływ na środowisko poszczególnych rodzajów energii odnawialnej, ale to pominę, żeby w czasie się zmieścić, a wrócę do pewnego problemu, który stwarzają biopaliwa. Mianowicie Unia Europejska, jak wiecie państwo, w dyrektywach określiła w 2000 roku 2% energii z biopaliw. Osiągnięto w 2009 5,75 osiągnięto i w 2020 10% mają zamiar osiągnąć. Cel główny wprowadzania biopaliw jest ograniczenie emisji CO2. A jak to w rzeczywistości wygląda? Mianowicie są już w tej chwili bardzo poważne konsekwencje środowiskowe. Wprowadzenie dużych dopłat spowodowało, że w krajach rozwijających się, na przykład w Indonezji, wypala się wręcz ogromne połacie lasów tropikalnych, które są właściwie płucami ziemi, co robią najwięcej CO2, zastępując je uprawami palmy. To powoduje oczywiście utratę bioróżnorodności, wzrost życia wody słodkiej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wzdłuż rzeki Colorado są ogromne plantacje kukurydzy, z których wytwarza się bioetanol, znaczy bioetanol, etanol do celów energetycznych. Rzeka Colorado przy ujściu do oceanu praktycznie nie niesie już żadnych, jest w całości zawracana do nawadni. Inne przykłady. W Brazylii. Brazylia, jak państwo wiecie, była pierwszym, jeszcze na koniec o tym wspomnę, pierwszym krajem, który na szeroką skalę zastosował etanol w transporcie z produkcji trzciny cukrowej. Więc największe siedlisko ptaków Pantanalu w Brazylii jest całkowicie zagrożone w tej chwili, ponieważ raz zmniejszyły się dopływ wody na te mokradła, z drugiej strony to, co spływa, zawiera duże ilości środków ochrony roślin i w tej chwili wyraźnie następuje redukcja ilości ptaków, a więc degradacja siedliska. W Kenii 30% rzeki Tana jest zawierane na irygację plantacji, tam głównie palmy kokosowej. I proszę państwa, to jest też siedlisko, gdzie ptaków jest zagrożone. Problem z emisją CO2. Więc przyjęto pewne takie założenie, którego ja w swoim czasie uległem, że tyle się z biopaliw CO2 emituje, ile się zasorbuje wcześniej roślinę. Zapominajmy, że po pierwsze, teren, gdzie się uprawia roślinę, byłaby inna roślina, czyli zmiana użytkowania ziemi, też tamte rośliny by sorbowały CO2. Więcej, pomija się na uprawy, na nawozy, na przerób i okazuje się, że w większości biopaliw skumulowana emisja CO2 jest większa o 60%, są to wyliczenia profesora Pimentała ze Stanów Zjednoczonych, który zastosował technikę Life Cycle Assessment. Proszę państwa, jeszcze inna z tego samego naukowca dana, mianowicie stosując technikę LCA, Life Cycle Assessment, oceniano bilans energetyczny. Okazuje się, że w przypadku produkcji etanolu z kukurydzy trzeba więcej, 29% energii włożyć, jak się potem jest zawarta w etanolu. Cały czas uprawa, zbiór, przerw. W przypadku biodiesla produkowanego z oleju sojowego 27, ale na przykład to, co się robi w Europie ze słonecznika, 118% więcej energii trzeba włożyć. I tu kilka przykładów. Pierwszy, znaczy po co to mówię? No chcę pokazać, że w tej chwili naszym, jakby w środkach masowego przekazu, a nawet w sporej części środowisk naukowych
pewne pojęcia, szczególnie biopaliwa, są jakby rodzajem religii. Ja około 10 lat temu pracowałem w takim komitecie Environment and Sustainable Development przy Unii Europejskiej. Myśmy wizytowali poszczególne ośrodki, które były w tamtym czasie pionierem w zakresie energii odnawialnej. Takim pionierem była elektrownia w Kopenhadze, która już wtedy 10% energii pozyskiwała z biomasy, właściwie ze słomy. Podawano nam przykład. W czasie obiadu siedziałem akurat do prezesa i zaczęliśmy rozmawiać. I on mi uświadomił, oni już wtedy mieli świadomość tego, że tak duże ilości słomy trzeba było sprowadzać z dalekich odległości. I mówię, on policzył, że w kilku przypadkach ta odległość słowa ma małą gęstość energetyczną, że ilość energii zużyta na transport jest większa od tej, jakiej potem uzyskiwali. Czyli jest to pewne po prostu propagandowe rozwiązanie. Innym przykładem jest to, co w Europie robimy, mianowicie z ręki drewna przywozi się z Południowej Ameryki. Tutaj są dopłaty, liczy się, że cała energia odzyskana, natomiast zapomina się, że żeby to przetransportować, przenieść do Europy, zużywa się dużej ilości. Proszę Państwa, problem społeczny. Mianowicie ten sam profesor Pimental opublikował dane, które mówią o tym, że to głównie Unia Europejska, to silne skręcenie do produkcji biopaliw spowodowało poważne zakłócenia na rynku żywności. Mianowicie trwało Food Price Index w latach 2007-2010, takie dane znalazłem, wzrósł 2,5-krotnie. Ceny kukurydzy, która jest jednym z głównych surowców do produkcji etanolu, wzrosły dwukrotnie między 2007-2012. Dzieje się to wszystko w sytuacji, kiedy dzisiaj w krajach rozprzestrzenionych, już tak nie umiem, bo spiłka się wiąże mikrofonem. Mianowicie w krajach rozwijających się 250 tysięcy osób umiera z głodu, a około 780 milionów jest chronicznie niedożywionych. To są dane FAO. W krajach rozwiniętych, co dla mnie było nawet zaskoczeniem, mówi się, że 27 milionów osób jest niedożywionych. I tu, proszę Państwa, pewien jest historyczny, to może niektórzy nie do końca to się podoba, co powiem, ale tak. Rozwój kapitalizmu w XVIII-XIX wieku to znane jest doprowadził do ogromnego rozwoju technologii. I to od razu wywołało bardzo szybko, bardzo poważne zróżnicowanie społeczne. Pracownicy wtedy, jak Państwo czytaliście Brusa czy Dickensa, byli pozbawieni wszelkich praw, tej minimalnej płacy praw, nawet dzieci były w kopalniach, kilkunastoletnie pracowali. I oczywiście to wywołało pewne ruchy społeczne. Takim ważnym wydarzeniem była encyklika papieża Leona XIII roku Nowarum, który zwrócił uwagę za ogromne, biorąc pod uwagę autorytet papieża, na ogromne zróżnicowanie społeczne, wielką niesprawiedliwość, apelował o wprowadzenie pracy zajmującej minimalną egzystencję. Równolegle zaczęły rozwijać się ruchy socjalistyczne, które odwoływały się do sprawiedliwości społecznej i to wywołało powstanie silnych związków zawodowych. Te silne związki zawodowe doprowadziły po II wojnie światowej do państwa dobrobytu, takich jak Niemcy, kraje skandynawskie, do dzisiaj Francja. Co się stało? My uwielbiamy dwóch polityków, mianowicie Reagana i Thatcher. Oboje właściwie mocno osłabiły, zniszczyły związki zawodowe. To spowodowało, że zachwiana została równowaga między korporacjami a ludźmi pracy najemnej. Niesamowicie urosła rola korporacji międzynarodowych. I od tego czasu gwałtownie rosną zróżnicowania w dochodach. Państwu kilka przykładów. Na przykład, to jest nawet chyba bardziej wiarygodnego źródła w krytyce nierówności społecznej Departament Pracy, Labor Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Od ich danych wynika, mianowicie cały czas w wyniku automatyzacji, rozwoju technologii rośnie wydajność pracy. Takie dwa okresy porównano, 60-80, w ciągu 20 lat podwoiła się wydajność na jednego pracownika zatrudnionego w przemyśle wytwórczym. Wtedy podział dochodów dodatkowych był taki, że
przeznaczonych zostało na wzrost płac, a 40% na wzrost zysków korporacji. Drugi okres, który podano w tym raporcie, to był już 15 lat, podwoiła się wydajność pracy, mianowicie 1995-2010. I tutaj przy osłabionych związkach zawodowych i silnej pozycji korporacji międzynarodowych, aż 70% poszło na wzrost zysków korporacji, a tylko 30% na wzrost płac. Zresztą obserwujemy to bardzo wyraźnie w Polsce. I proszę Państwa, jeśli nasze mainstreamowe środki masowego przekazu bardzo wyraźnie podkreślają, że państwo jest marnotrawi, że wszystko sprywatyzować by się opłaciło. Tymczasem chciałbym podać przykład pozytywnej roli państwa. Mianowicie w 1993 roku państwo, niektórzy pamiętają, niektórzy o tym czytali, kryzys energetyczny, mianowicie po wojnie izraelsko-arabskiej, kraje wprowadziły embargo na ropę i zaczął się kryzys energetyczny. I wtedy kilka krajów podjęło działania uniezależnienia. Francja, do dzisiaj nie wiem, czy Państwo wiecie, że przemysł energetyczny francuski jest państwowy. Tego utworzył instytuty państwowe. Instytuty opracowały typo szereg reaktorów, wprowadzone energetykę jądrową. Dzisiaj Francja produkuje najtańszy prąd elektryczny we wszystkich krajach europejskich. Duże ilości go eksportuje. Wszystko jest kierowane przez państwo, przez koncern państwowy. Innym przykładem Brazylia. Brazylia w tym czasie też, to skądinąd nasz rodak, profesor Dowbor, był doradcą prezydenta, jest jeszcze dalej czynnym naukowo. Mianowicie postawiła na produkcję etanolu z kukurydzy. Powołano dalej istniejący koncern państwowy, instytuty państwowe, opracowywano nowe rodzaje trzciny cukrowej, cały ciąg technologiczny, oni nie tylko wykorzystują etanol, ale również trzcinę cukrową jako paliwo. I dzisiaj Brazylia jest największym producentem najtańszego etanolu, praktycznie 60-70% paliwa w transporcie jest pochodzenia właśnie z etanolu. No i były Stany Zjednoczone, które postawiły na konkurencję. Do dzisiaj produkują jeden z najdroższych etanoli z kukurydzy. Nie są samowystarczalne, natomiast no, mają silną armię i wpływy na świecie, no, w miarę sobie zabezpieczają energię, ale nie w wyniku wprowadzenia szeregu akurat w tym zakresie nowych technologii. Proszę Państwa, dlatego też hasło mniej państwa w tych ocenach służy jedynie wielkiemu kapitałowi międzynarodowemu. Dlatego, że wtedy bardzo silne korporacje są w stanie wymuszać na ludziach pracujących. Natomiast państwo, jak jest słabe, stosunkowo słabym stopniu zabezpiecza interesy własnych obywateli. I proszę Państwa, parę takich na koniec jeszcze uwag, mianowicie jest znany ekonomista amerykański Stiglitz w ostatnim takim memorandum zwrócił się z apelem o jednak większą kontrolę państwa nad rynkiem pracy, nad rynkiem surowcowym. Proszę Państwa, również w celach milenijnych ONZ-u sformułowano drugi paradygmat zrównoważonego rozwoju, mianowicie sprawiedliwości śródgeneracyjnej, mówiąc o tym, że państwa i systemy powinni zabezpieczać większą sprawiedliwość między współcześnie żyjącymi ludźmi, zwracając uwagę, że szczególnie koncerny międzynarodowe no, dość selektywnie się rozbijają się same kosztem ludzi pracy. Takie pewne stwierdzenie, które za nimi powtarzam, mianowicie bezrobocie wśród ludzi młodych, na przykład w Polsce na poziomie 20%, nie jest stanem normalnym, jest to wręcz katastrofa humanitarna. Proszę Państwa, jeszcze jedną informację już ostatnią. No, myślę, że warto to powiedzieć akurat. Do Akademii zaprosiliśmy autora raportu rzymskiego, profesora Brunthabera. Opublikowali raport, w którym cały czas się mówi, że rynki giełdowe to napędzają gospodarkę.
oni wykazali w swoich, w tym raporcie, że 98% operacji finansowych międzynarodowych to są czyste spekulacje międzynarodowych korporacji finansowych, a tylko 2% związanych jest z gospodarką. Dlatego między innymi Akademia Europejska po takim stanowisku postuluje wprowadzanie podatku, to co w tej chwili nowy prezydent chce w Polsce robić od operacji finansowych. Bo są to w tej chwili w świecie czysto finansowe, nic się nie produkuje, zbiera się dochody. I proszę Państwa, jeszcze też jedna informacja, mianowicie profesor Orężek z SGH, notabene jest doradcą prezydenta, czyli próbuje pomaga mu wyjść z dobrodziejstwa, jakim było OFE, też opublikowała kilka artykułów, które wykazuje, że było to typowa inżynieria finansowa w imieniu wielkich korporacji finansowych, a nie mająca nic wspólnego z interesem tych zwykłych ludzi, którzy mieli być beneficjentami tego rozwiązania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Faktycznie dotykał pan dzisiaj tematu, który jest często i szeroko dyskutowany w różnych gremiach i oczywiście z różnym skutkiem. Niemniej jednak z przyjemnością wysłuchalibyśmy jeszcze dalej, jeszcze szerszych informacji, bo wbrew własnej, nawet własnej ciekawości, mimo wszystko nagrałbym pana profesora, żeby zakończyć. Także dziękuję serdecznie. Myślę, że będzie jeszcze jedna okazja. A teraz, proszę Państwa, wysłuchamy już właściwie problemu czysto chemicznego. Przed nami pan profesor, znany wszystkim, doktor habilitowany Jerzy Siewa. Tutaj dzisiaj występuje jako prorektor do spraw nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Myślę, że jest panu tam równie dobrze jak w Poznaniu, panie profesorze. Natomiast problematyka mimo przemieszczenia się pozostaje badawcza ta sama, czyli jesteśmy w analizie specjacyjnej badania środowiska. Bardzo proszę, jest pan guru w tych badaniach. Ja ciągle wspominam, że pierwszy artykuł chciałam, żeby wysłano do pana, jak pan powie, że jest dobrze, to lecimy dalej, jak nie, no to stoimy. Także dziękuję bardzo, no i czekamy. Proszę. Dziękuję pani profesor, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, akurat rozpoczynam ten wykład jako gnieźnianin z mojego liceum Chrobrego. Widok na katedrę gnieźnińską w Jezioro Jelonek, które w tej chwili badam. Proszę Państwa, oto moja uczelnia, w której jestem w Państwa Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, a w moim tematem wykładu będzie analiza specjacyjna w badaniach środowiskowych. Uważam, że analiza specjacyjna wnosi do inżynierii środowiska nowe możliwości, nowe trendy i jest to przyszłość na najbliższe 20 lat. Proszę Państwa, specjacja jest bardzo istotnym zagadnieniem, gdyż poszczególne formy pierwiastka mogą różnić się oddziaływaniem toksykologicznym, mobilnością, kumulacją, biomagnifikacją w środowisku przyrodniczym. Każda z form specjacyjnych ma inne właściwości, stąd ta wielka przyszłość w inżynierii środowiska. Specjalizacja oznacza według rekomendacji UPAC występ poprawnie pierwiastka związku chemicznego w różnych formach chemicznych. Mamy tutaj analizę specjacyjną fizyczną, to bierzemy pod uwagę rozpuszczalność, gęstość, i chemiczną, przesiewowa, grupowa, dystrybucyjna, na dole odnośniki do publikacji. Ja będę zamieszczał tylko dane z mojej grupy badawczej w ciągu 20 lat, a następnie upoważniam każdego z Państwa do zgrania od Państwa doktorów Dąbrowskich mojego wykładu, jeżeli ktokolwiek będzie chciał. Bardzo proszę. I w obszarze badań w analizie specjacyjnej. Bardzo duża możliwość tych obszarów badań, zarówno związki organiczne, metalowe, będziemy o tym mówić, fitochelatyny, związki makrocykliczne, polisacharydy, pierwiastki przejściowe i tutaj widzimy różne wartościowości, metaloorganiczne związki, kwasy nukleinowe, związki katalizujące i związki organiczne rtęci i arsenu. To są szczególnie w tej chwili inżynierii środowiska.
środowiska i rozwoju gospodarczym bardzo ważne punkty. Podstawowe pojęcia stosowane w badaniach systemów specjacyjnych. Indywiduum, specjacja, analiza specjacyjna, frakcjonowanie i odnośnik do literatury. Proszę Państwa, pierwszym takim elementem, którym ja się zająłem, była analiza specjacyjna ogólnego węgla organicznego w wodach naturalnych, gdzie, proszę Państwa, wyodrębniliśmy frakcję rozpuszczonego węgla organicznego w DOC i POC węgiel zamieszony. Już ta specjacja fizyczna tu się pojawia i inne formy specjacyjne węgla organicznego w wodach powierzchniowych. To jest bardzo ciekawe i proszę zwrócić uwagę na przykład na zawartość węgla rozpuszczonego w wodach mineralnych pobranych z różnych głębokości. Tu chcę zwrócić na połączenie z głębokości 1248 metrów pobieramy wodę i tylko węgla organicznego jest 0,5 mg na litr. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ta odległość głębokość się zmienia, zmienia się również zawartość frakcji węgla organicznego. I proszę Państwa, bardzo ciekawa korelacja. Korelacja jezior lubeliowych na Kaszubach naszych, gdzie jest zależność, proszę zobaczyć, pH jezior 4, 5, 6, 7, 8 i 9 na dole. Proszę zobaczyć, że ogólny węgiel organiczny i następnie rozpuszczona forma i zamieszona forma węgla organicznego i hazard alchemiczne zapotrzebowane na tlen, gdzie jest korelacja między tymi wartościami, tymi parametrami i bardzo to wnosi duże informacje w postępowaniu rekultywacji róż tego typu jezior. Idziemy dalej, to są publikacje, w których możecie Państwo znaleźć szczegóły i techniki łączone. Techniki łączone na początku oczywiście łączone, bo część pierwsza to jest rozdzielenie naszych analitów różnymi metodami, od HPLC, czyli chromatografii cieczowej, w różnych wersjach odwróconej, gazowej i jonowej, poprzez łącznik i detekcję. Detekcja może być różna, nawet w układach kombinowanych i to jest ta przyszłość również w inżynierii chemicznej. Rozwój technik łączonych widzimy, że w miarę upływu lat techniki łączone rozwijają się zdecydowanie, gdy metody elektrochemiczne i operacyjne już się kurczą. I proszę Państwa, analiza specjacyjna metaloidów. Metaloidów w układach łączonych. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do układu, gdzie pierwsza część to jest właśnie ta aparaturowa rozdzielcza, łącznik i detekcja, gdzie tutaj mamy schemat układu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją absorpcji silnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków i odnośnik literaturowy. I proszę Państwa, widzimy na chromatografii rozdzielenie arsenu trójwartościowego od pięciowartościowego. Można rozdzielić i oznaczyć ilościowo. I następnie, proszę Państwa, co potrafiliśmy też, mianowicie w tej samej próbce oznaczamy arsen trójwartościowy obok selenu 4, czterowartościowego, bardzo antyrakowego, arsen 5 i selenu 6, gdzie w tej samej próbce możemy dokonać analizy jakościowej i ilościowej i odnośnik do publikacji. A to Gnieźnieńskie jeziora, Gniezno, gdzie pokazuje metaloidy arsen, antymon, selen. Proszę zobaczyć, to są jeziora Jarone, Winiary, Świętokrzyskie na terenie miasta Gniezna i Wierzchnik Czajski, który jest tylko 10 km i proszę zobaczyć, ma znaczną powierzchnię, jest głębsze i od razu spadek arsenu, spadek antymonu, także widoczne przez to, że to jezioro nie jest poddane takiej silnej eutrofizacji jak te dwa pierwsze. I proszę Państwa, techniki łączone, idziemy dalej. I tutaj mnie interesuje rtęć w
układzie HPLC UV i metoda absorpcyjnej fluorescencji spektrometrii, ale ze metodą zimnej PAR. I proszę Państwa, i proszę zobaczyć, jak świetnie rozdziela się rtęć dwuwartościowa od metylortęci. Oczywiście i metylortęci nie wchodzimy, bo boimy się. W związku z tym potrafimy na poziomie mikrograma rozdzielić te formy. Oczywiście przy nadmiarze dużym rtęci dwuwartościowej. I teraz kolejna forma specjacyjna, frakcjonowanie. Procedura ekstrakcji sekwencyjnej pozwala rozdzielić metale śladowe na formy chemiczne, które mogą być upajdane do rozwoju w różnych warunkach środowiskowych. I proszę Państwa, tutaj akurat przykład z rtęcią. Różne formy mobilne i toksyczne, nierozpuszczalne formy rtęci, wyszczególnione po prawej stronie, dostępne w każdej chwili tutaj te materiały są. I schemat frakcjonowania rtęci na dole odnośnik publikacyjny zamieszczony w konferencyjnych materiałach u profesora Pawłowskiego i pod dyktą pani profesor Dudzińskiej, wydane u was w Lublinie. Dobrze, świetnie. I proszę Państwa, w tym frakcjonowaniu, które przytaczam, zostały wprowadzone zmiany na tyle korzystne, że mogliśmy obniżyć zdecydowanie poziom wykrywania rtęci tych form specjacyjnych. I proszę Państwa, tutaj mamy układ APLC ICP-MS i zastosowanie w oznaczaniu różnych pierwiastków w różnych układach technik łączonych. I kolejne stężenia rtęci w próbkach chleb na terenie miasta Poznania, gdzie mogliśmy również wskazać, że tam, gdzie jest to maksymalne zamknienie, zagęszczenie w mieście Poznaniu, tej rtęci jest zdecydowanie więcej chleba. I proszę Państwa, badania osadowki opadów atmosferycznych. To są ciekawe rzeczy, bo mamy analizę specjacyjną azotu, trzeformy azotu i dwie formy ziarna. Idziemy dalej i proszę Państwa, tutaj mamy stężenie rtęci w próbkach opadów, w zależności od typu próbki. Mamy opad mokry, opad całkowity i zdecydowanie widzimy te zmiany pH opadu w Wielkopolskim Parku Narodowym na tle miasta Poznania. I proszę Państwa, tutaj już mamy pokazane, jak zmienia się stężenie tych trzech form specjacyjnych azotu w zależności od pory roku w sezonie wegetacyjnym. Bardzo wyraźnie to widoczne jest na dole odnośnik publikacyjny. A tutaj proszę Państwa, specjacja fizyczna też śnieg i proszę Państwa, te metale. Proszę zobaczyć, że jak się on to zmienia w zależności od Wielkopolskiego Parku Narodowego i miasta Poznań. I zdecydowanie widać różnice, mimo że to są te same dni. I proszę Państwa, specjacja siarczyny obok siarczanu. Bardzo, bardzo ciekawy moment analizy specjacyjnej, szczególnie na kierunku wiatrów zachodnio-południowych, tak? Przez Polskę. Wtedy stężenie siarczynów jest u nas w Poznaniu bardzo wysokie. Oznaczamy to specjalnie opracowaną metodą chromatografią jonową z detekcją konduktometryczną i oznaczenie równoczesne. I tu mamy cały układ. Separacja, derewateryzacja, bardzo ważna derewateryzacja w tym układzie i detekcja dostosowana. A teraz tu frakcjonowanie fosforu w osadach dennych i różne podejścia, różne czasy ekstrakcji, gdzie możemy określić, jak się zmienia stężenie fosforu w próbkach środowiskowych i jeszcze w układach powiązanych z fosforem. Ekstrakcja sekwencyjna i analiza rtęci.
schemat taki włączony odnośnie na dole publikacyjnym. I tutaj analiza specjacyjna glinu i jego kompleksu. To proszę Państwa, w tej chwili jest to nasz najbardziej mocny punkt analizy specjacyjnej glinu i kompleksu fluortowych. Tym bardziej, że te roztwory mamy z trupek naturalnych z byłej fabryki kwasu siarkowego i fosforowego z Lubonia pod Poznaniem, gdzie w tych studzienkach odpływowych mamy gotowe roztwory. I teraz proszę Państwa, co nam się udało? Udało nam się tutaj w tej publikacji, najpierw Journal przedstawić, mianowicie rozdzieliliśmy te frakcje grup kompleksów. Tam mamy podane, jakie kompleksy są pod tymi plikami. Pełna analiza kompleksów glinu z fluorkami, jakościowa, ilościowa, została opracowana i przedstawiona w tej publikacji przez mojego następcę, doktora habilitowanego Marcina Frankowskiego. I proszę Państwa, najciekawszą rzeczą jest, że do tej analizy nie mieliśmy próbek odniesienia, więc wykorzystaliśmy modelowanie matematyczne i weszliśmy z analizą komputerową, która nam zapewniła, że nie mylimy się co do danego typu i to, co jest pod tym linkiem, jakie układy kompleksowe. Proszę Państwa, i to moja szkoła badawcza, kto tu zna emeryturę, zostawiłem 7 samodzielnych pracowników nauki, rozeszli się w Polskę, a tylu doktorów pozostało, część jest przed habilitacją, także występuje nazwisko dr Marcin Siepak, ale to nie mój syn, tylko bratanek. Także proszę Państwa, ale jestem na geologii. I proszę Państwa, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam teraz do rodzinnego gniezda na analizę specjalną jezior miasta Gniezna. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Profesorze bardzo. Uratował Pan honor mój także, bo zakończyliśmy tą sesję. Dziękujemy bardzo. Pan profesor powtarza, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to może zgrać. Dziękujemy mu bardzo za to. Myślę, że ta szkoła poznańska jest znana, tylko pana profesora tak samo zawsze się kojarzy z tymi zagadnieniami i pan profesor zawsze jest otwarty i na pewno może nam służyć pomocą. Za to dziękujemy za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Tak? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób jednak na tą kartę zasłużyliśmy dzięki prelegentom. Powiem, że prowadzący jest zdecydowanie większym stresie niż prelegent. Bo zdaję sobie sprawę, że za chwilę będzie musiał przerywać coś, co najczęściej jest bardzo interesujące. Poza tym pamiętamy, że w sesji tej plenarnej nie ma pytań, że tak powiem, w gremio. W związku z powyższym myślę, że nasi prelegenci będą obletrani przypadek. Czego prelegentom i Państwu życzę. Czyli do zobaczenia po chwili, no to jest tak 10 minut, 9 minut 1. Po 9 minutach to już jest tak. Dziękuję bardzo. Thank you.
na tą stronę, lepsze będzie.